To ciebie zobaczymy w MMA, ty też się kulasz. Gdzie ty się kulasz? Ja się kulam u Mirka Oknińskiego, gdzie też od jakiegoś czasu naprawdę wkręciłem się w te treningi, bo mamy zajebisty, naprawdę zajebisty klimat i chłopaki przyjęli mnie od samego początku, jak tam się pojawiłem w listopadzie z otwartymi rękoma. I w gruncie rzeczy ja pomagam im przygotowywać się boksersko, bo i Michał Pasternak walczył wczoraj, przedwczoraj, w sobotę, i Michał Oleksiejczuk też walczył w Oakland, i za chwilę Binda walczy w Ostrawie, więc tak naprawdę i Bartek taki też za chwilę, przez chwilę walczył, więc ja tak naprawdę jestem tam do tego, żeby pomagać im się trochę rozwijać boksersko. To stójkę im tam trochę poprawiasz. Tak, a z drugiej strony oni im bardzo mocno pomagają w tym parterze, a ja jestem, wiesz, ja jestem takim zawodnikiem, że dla mnie, ja lubię coś nowego. Ten boks, wiesz, przychodzenie na salę i bicie po 3 minuty w worek, no sobie jednak to już jest ta monotonia po 13 latach w moim przypadku boksowania. A tutaj codziennie jest coś nowego, wiesz, jest trening zapaśniczy, gdzie przychodzą trenerzy zapaśniczy, jest trening boksu, jest oddzielny trening brazylijskiego, są sparingi, więc jest naprawdę fajnie, ja się tym jaram, nie? Bo dla mnie to jest coś nowego. A czy zawalczę jakąś walkę w MMA? Nie wiem, bo pewnie, wiesz, wszyscy w tych fejmach i tych innych rzeczach to będą tam trzęśli portkami, powiedzą, kurwa, Jakubowski przyszedł i będą, wiesz, obsrani. O, zaczynasz, już dobrze zaczyna, nie? Raczej, ty masz prawę już tutaj. Ja mam prawo. Tak ja sobie można walkę załatwić. I a propos wracając... Ale my, Kas, już boksowaliśmy kiedyś ze sobą, nie? Tak. Boksowaliście razem? Mieliśmy z tobą walkę nawet. No proszę, i który wygrał? Ja. Nie, ja wtedy zaczynałem, Igor chyba już miał kilka tytułów, wtedy wygrał. Tak. No ja bardzo późno zacząłem boks, w wieku 19 lat w ogóle, jako senior, czyli nawet nie miałem tego etapu, ale i tak uważam, że jak na te 5 lat przygodę z boksem, którą miałem, to sporo osiągnąłem w tym boksie.